wytrzymały. Właśnie na Jasnej Górze. Lodówkę sprzedamy z kim oszali, co to dla mnie? Ja mówię, co chcecie, czy to na śniuzę jakąś metła? Ja tu będę czekała miesiąc, mówię, mowy nie ma. Numerów. No, już ja wam pokażę, gdzie na tym górę. Ale na mieszkańców jest około 1000. No i czego? Ja mówię 2 tygodnie. Mówi, ile się ten wasz plastik drukuje? To jest problem. Tak, bo u nas jest... No już teraz ja mówię, żaden problem. 2 tygodnie mentalnie wam daję od następnego piątku i ma być wykonane. Więc na 7 tygodni... Ja tego osobiście przypilnuję tutaj. Ale na każdej... Na tych kolejnych jest nawet po 2 tygodnie. Dlatego, że 12. Jedno mamy tak na bardzo dobrze działa ten tekst. Radom. Jeszcze za taki zelenie. Panie... Czyli ja przyjechał z podałem sobie wieśka, życzę ma zawsze w pierwu tańca. Nie wypadłam. No i ile to jest pracy? A, jeszcze w międzyczasie to już ta też nie wie jak, bo ja jeszcze w ciągu 14 dni od daty, a data to była 22 sierpnia. Ja muszę zawiadomić na przykład ZUK i Urząd Skarbowy, że ja mam nowe nazwisko, a jeszcze nie mam nowego dowodu. No to, no to wiesz, nawet wie pani, to ta druga pani naczelnik pani powie. Ja mówię, mam ale jakie masz nowe nazwisko po Mielanku? Nie, ja już jestem teraz w tym roku. Dlatego, że są te kolonie, więc mają taki nazwę, zapowiedź. Ale z tych żebraczy? Zwykle. No i kolonie po jaziomku. Każdym, słuchaj, w każdym herbarium. Ja powiem o tej zapowiedzi, bo ja jestem w zapowiedzi. Kazimierz się nazywasz? Kazimierz? No to nie wiadomo, co to będzie działo. To dlaczego tak się nazywa kolonia zapowiedź? Krzysiek mi powiedział, że powinno być mojego ojca, jest obciążenie lekarzyczne, klątwa 18 pokoleń. Mówię, wreszcie się odeszliśmy. W tamtej kolonii aż tyle was wychodzi, tam wie, pobieracie się. No tak, no to... No jeszcze jak widać to nazwisko działa, no to tutaj... No to później przyjeżdżali do księdza... Już taka nabudowana, że jeszcze ktoś jakoś przyszedł, dostał za bezdumną opieckę ode mnie. Poszłam do fundacji, bo tam jeszcze jakieś tam karty, udziały pewnie, obiektywnie wszystko na kolanie. I się okazało, że jeszcze ona się nie podpisała przy karcie. No, te kulki, dobrze, proszę, nie przyjeżdżam. I dlatego powstała kolonia zapowiedź. Na wiatr racznej od wejścia jest od tego, no, inne miesiące. Bo dalej jest tam roku. Czy ja powinnam w przyszłym tygodniu i tak dalej? Mówię pani, tak się składa. Czy to zajęcie nie jest nie moim jedynym zajęciem? A więc w czasie byliśmy sobotę i niedziela. No i ta kurwa mi mówi, że jeszcze raz to nie tak napisane i że mi się należy, że od momentu firmy szpitalu to fundacja nie płaci, ponieważ fundacji obecnie płaci. No pani Teresia, to jest od pierwszego, ja mówię, proszę panią, jutro wobec tego jestem. Na ulicy. I tak się składa, że wezmę za świat na szpital. A pani gospodyni skupiają ogromną ilość kobiet, które czują potrzebę kultywowania i przekazywania następnym pokoleniom dorobku kulturowego opieczną. Dzieje się tak, gdyż kobiety te, kobiety wiejskie wyrastają w domach bogatych tradycje i zwyczaje związane z tokiem ludzkiego życia. Ale kto to był winny, Duda? Oraz porami roku. No słuchaj, po prostu, można powiedzieć, no, że kobiety, no, Krysia, które ona są w kołach gospodyń, mają we krwi kulturę ona ma przez złamanie kręgu na tle jakieś oponnego szczepu bakterii, przypominającym ludzi, co ofiarują ludowi. Dlatego jaki stan zamarł. To za ten dzień, to ile by to było? Działają w sposób ograniczony. Tak jak stąd dostaję modlitwę. Ja się jestem ubrana, jest po mamie mojego męża. Tak. Jak śpi, no to jej się poradowało, że trzeba było drugą kiepkę. A skąd ja miałam życie, tego nie robiłam. Więc już taka rzecz, że tego i tam mi zaczyna krępa kolejować.
jest dziedziczem. Proszę się obdać. W roku kalendarzowym to jest wiele świąt i okazji do zakładania pięknego kolorowego stroju. Autorskiego, o którym właśnie opowiedziałam. Tutaj już ktoś wcześniej opowiadał o tej kolorystyce tego stroju i jak on z tego się składa. A jeśli pani w dalszym ciągu będzie komentowała, powiecie, to za chwilę pójdziemy do pani kierownik. Pani kierownik powiedzi, czy to leży w pani kompetencjach zawodowych. Około 1500 zająć się kobiet w tej chwili. Ale ci wypłacą te 5 zł, to się ta karetkiewca dała. A dlaczego nie wypłacić? Za 4 godziny. Ponieważ zauważam ostatnio, że to nie wystarczy, nie ma takiej możliwości. Ja jestem dokładna, ale zostało zakupione, wiem, że gospodyni noszą się z zamiarem dokupywania tych stroju. Zauważyłam, że ona mi nie dała tego następnego. Jeszcze raz muszę do krowy. Tak, może pokrótce, to w gminie Białatów jest 9 kół gospodyń wiejskich, pojechać jeszcze raz do Pleśni, podpiszę mi to w locie, wziąć zaświadczenie od nich, że ona od tego miesiąca jest ten i właśnie od tej godziny. W gminie Poświęcone są 4 koła, a w gminie Sławno mi zapłacą de facto za 2 tygodnie. To winny jest za takie niedogodności. No jak to kto? No głupie klępy, które nie myślą, bo klępy mają posadę, pewność, klępy niesamowite. Panią instruktor Kamila. Czyli że włączy jest tą siostrą Leonillo, bo ja myślałam, że tylko nuda. I w związku z tym ja musiałam tam trochę świeżego powietrza mieć jak podna, jak tam padłam. Przychodzi, aby zaśpiewać w pięknych strojach ludowych. No i rano mam spotkanie tutaj z menadżerem o 9. Aha, słuchajcie, to co ci dałam, to wypuściłeś te. Tak, tak, to się dobra, okej, poszło. Natomiast no to się okazuje, że tam to nie poszło, bo nie poszło. To jest że wiara, Andrzej tam pokrótce tam bledem. To każde koło potrafi wykonywać. Co powiem panu o drogowi? Właśnie mi słowa. Niech pan to będzie chciał, no to jeszcze raz namiary swoje e-mailowe. No, że się napiszam, powiada mi się skończy. No i później zaraz lecę znowu do tej fundacji, po tą gumagę. Lecę do Kreśki, bo 14 mam. Muszę być w Instytucie na Sobieskiej. No za co chwilę, czy ja zamówię? A on ci pomoże w przeżyciu? Na razie to my sobie pogadamy o dupie, ale nie dlaczego ja to mówię. Dlatego nie wiem. Jutro musi do tej Kreśki. No rano muszę. Dlatego nie śpię, bo ciągle ale niektóre święta a z kolei powiedział mi i może to jest prawdą, bo sobie zepsułam parę dni temu do tej przy daleko jest sklep z tak zwanym obuwiem zdrowotnym i tam jest taka kanciapa, gdzie przyjmuje pan płatki, jest taka maszyna i on tak na mnie popatrzał. Miałam tym elementem działalności pół gospodyni wiejskiej, a ponad to śpiewa. A ja to lubię, bo jeszcze na nich oczy patrzy. Wie pani, ja mam swoje skrzywienie za pogodę, to są każdy mam. I mówi pani, moim zdaniem, to pani dlatego nie śpi, że pani tak na mnie popatrzał, ma no bo rzeczywiście ja mam zbrodnienia, bo trzy kusze i tak mam na osterowicie. I przypuszczalnie, ma pani ucisk na nerki ludzie. I to daje nerw w ogóle i tego. No ja wiem, wie pana, to już nie wpadło. Janku, ja mówię, proszę pana, ja od 5 lat nie wchodzę w fazę no i ona nie będzie piętnym dziadkiem, a później to w zasadzie jest tak, że oni zapraszają na termin. Klient przychodzi na noc, podłączają klienta, podłączają kabelki, dają pampersa, bo nie wolno wcale tu wisiusia pampersa. Oni monitorują te pampersa. Dla
jaśnienia na konikach przygnało cię spod gaika. I będziesz tam trzy dni stała. Pod Dąbrowy. Bo ta Grecja szykuje się rentę po tobie załatwiać. Będziesz trzy dni stała. Przyjadę, ona podobno nie czyta kartek, może ona nie umie po prostu czytać. 67, ona nie czyta tego, co ma zostawione na stole. 49, 60, nie zostawiła na temat adwentowy. Tak. Nie czyta. Specjalnie przyszłam w sobotę, bo słyszałam, że nie czyta. A dlaczego nie czyta? Nie wiem. Adwent jest takim okresem. Nie czyta, to jest psychologiczna. A tak, ona odrzuca. Tak, odrzuca, bo nie chce, bo może to jest wiadomość negatywna. Nawet jest trochę tej grobówki. Nie, nie, nie chce. A w czasie Adwentu kobiety współgospodyń wiejskich. Pyszna ta grobówka była, to by oglądała makaron. No chyba, że makaron, bo jakaś była mdła, to by nie smakowała. Śpiewaniem. No i Krysia mówi, ale te klucze to musisz w obecności osoby trzeciej, bo jeszcze się na ciebie rzuci. Nie. Ja mówię, no to i one zaprosimy, bo ona jest taka sama wysoka jak ja. Te koła się znajdują, dekorują kościoły, kaplice, wieńcami adwentowymi. Ona nic tam nie jest. Ja już w ogóle nie będę z nią żadne ucaczki słowne, w ogóle będę ją traktowała jak kobietę. Powiem, to co mam powiedzieć, odkryć jej, jeszcze to mi zaszkodzi. I powie, że nie życzy sobie, jakby cię wracała. I wydają się wtedy koncerty pieśni adwentowe, między innymi wydają pieśni o tytułach Spójrzcie na mnie. Grecja pochodzi z Grecji. Czekam na ciebie, Jezu mój mały. Jeszcze powiem, że to nie ma żadnego Maryja. Chodzi, bo ją Adaś spójrzcie ze skąpów. Potem następuje czas, kiedy z kościoła jest zabierana szopka bożonarodzeniowa. Kobiety również uczestniczą, pomagają parafią, ubierają taki szopek, dekoracją się zajmują. Jej ani widu, ani słychu, czy ty rozumiesz? Czy to się nie leje z góry, co? Okładkowe to zazwyczaj połączone. Nie chce cię zamordować, ani widu, ani słychu. Ona po prostu robi swoje. Jest tą wirtualną opiekunką i wiesz.
Również ona jest tą prawdziwą opiekunką, uważa, że to jesteś fałszywą. Ona ma z opieki papiery, była u dzielnicowego, wiesz, to ona ma takie poparcie, wiesz. Ale nawet tu jej nie było i nawet nie było słychać, bo ona gdzieś wyjechała. Nawet i na ciebie polegała pobyt, ja nie wtedy. Nie wszyscy byli do tego zgodni. Teraz pobożne narodzenie, że jest troszkę tak... Ona nic do mnie tu nie odzywa się, jej nie było, mówię. Ona tylko ciebie chce zniszczyć, była u dzielnicowego i po prostu już tam nie masz wejścia i tyle. A dzielnicowy to jest ważniejszy od kogokolwiek, bo on jest tutaj na tym terenie. No i co z tego? Jak ty się z nią boisz rozmawiać, no to twoja przegrana, bo ty się z nią boisz rozmawiać. Ja nie mam tych oczy się rozmawia tu i teraz, na terenie. Więcej. A co my też? Nie mam przyjemności z nim rozmawiać, to nic. Ja się pytałem, skąd to mam, tak? No, to nie ma sprawy. Nic, nic. Chyba ty jej pomogłaś w sądzie, nie ona tobie. Tak, no ja nie mogę sądzić. Takie zimne jest, ale pełne słomy oczywiście na podłodze. Ona sobie daje radę, ta Eszka. Ta Ewka jest tak chytra, że to całe mieszkanie jest oplombowane przez policję, bo ona była u dzielnicowego. Tam co zabrane, co wzięte. Człowieku, ty nawet nie masz pojęcia, jaka ona jest obrotna. Co ty tam nie byłaś? U Ewki. Proszę bardzo, Radio Maryja. Przecież Ewka nie ma mieszkania, tylko mieszka kątem. No, tymczasem mieszka u Krysi. To co jest tymczasem, przecież nie w Szwecji. Poza tym jej tu w Warszawie, ona gdzieś bardzo daleko wyjechała i tepe, i tamte. Nie można tak nigdy mówić. Dostała z opieki pieniądze, to jak to jest nikim. Ma nazwisko, ma imię i dostała pieniądze. No to ma, a po co jej płacić? Tylko tu się patrzy tu i teraz. Niech będzie psem, ale ona dostała na tu i teraz. Ona jest tym psem ogrodnika, pilnuje tego mieszkania Krysi. Jest jak pies ogrodnika i tyle. A to dalej to tam. To mnie tam nie opłaci. Zwłaszcza i zważywszy, że mi tam ani razu nie było. Dobrego mogę powiedzieć, że rzeczywiście sprzątam. Jak sama tam śpi, to chyba w grudach nie mieli. Się nazywa jak Ewa Grecja?
Ona, żeśmy się poznały, to mi się przedstawiła jako Ewa Honor. Mnie się okazało, że robiła jakieś badania. Zagrała w swojej wyszukaniu. No co to właśnie to znaczy? Dlaczego ty dajesz jakieś sprzeczne zeznania? Ale ty ją wysłałaś na jakieś badanie do Choroszczy, czy nie? Nie, no na co sobie zrobiła? No jak na mnie przyszła? No i czy ten nas mnie prosiła, zapomniała. Ja bym chciałam odebrać badanie. Pani Ewa Odmowski. Nie, to jest tylko dla pani Jadwigi Ewy Grabowskiej. Tylko to się dowiedziałam. Jej nie mówi. Ja mówię, dlaczego kłamie, dlaczego podaje mi to imię. A tu mówi pani nic nie zrobiła. Mnie coś zapomniała, że się tego. A czy mi zdoła? To, czy pan Piotr Miłosz, jakiś czas mieszka. Wyszła za Hindusa, to ma nazwisko hinduskie. Ona się ta bałwami i ta powienia. Czyli nam pomógł. Nie ma takiej możliwości. Żartuję, jak się nazywa, wiesz. Ale tak się nie robi. Mamy do siebie jakieś zrobienia. Ona tam się dalej śmieje. Ale ja pierdolę, ja się śmieję. Poszła do RKS-u, tam się śmiała z tymi babami, wiesz. Mówi, co za... To za wariatka tutaj jest. I tak, tak. No dobra, mniejsza z tych. O Jezus. Tak, czek, umrze, to będzie miał odchody. Zesra się. O, i tyle znaczy. Ja też pamiętam poświęcenie tej kapliczki. I czas, kiedy ją zbudowano, to mój tato również pracował na kolei. To był taki czas. Mimo, że w trudach. Jadwiga Schabowska umrze. Dziś w dobrym stanie. Nikomu masz takich źle nie życzę. Tak jak muszę powiedzieć. No wiesz. I to troska o to. Bo nie wolno. No jest, bo nie wolno. Taką legendę jeszcze dodać. Jadwiga Schabowska. Ale niech idzie swoją drogą. Albo może jakoś Boczkowska. Czy... Ale spotkali jedną figurkę świętej Zofii. Byłem zaskoczony. A oni tu o figurce widzisz. A ci mówią fałszywie o jakiejś figurce. Że nie oczywiście z tym magazynem, tam jest gdzieś i rzeczywiście to się potwierdziło. Tam nigdy nie było muzykanta. Tam zespół istniał, ale bardzo ciężko śpiewał. I ja nic nie robię, już śpię, kochana. Tam kapelę, tam zamieść albo jakiegoś muzykanta, to nie udało się, żeby on im mógł przygrać. Tak, a czy ty nie pijałeś herbatkę? Spróbuj sobie włączyć w stanie postawić. Mogę sobie włączyć. Nie, jest niewygodnie, ja nie mogę z tym polanym, tam jest na dole, tam takie pieśni zapisał. Ja próbowałem kilka... Ale nie się włączy. Straszny problem. Święta Zofia by mnie... To jest powiesia, że on się nie napił, bo się chciał z kranu. Nie, to nie. Aby przeżyć, bo tak, w Armagedonie, już tam Ukraińczycy, to tak... Minus 40 stopni i te ruskie atakują, to daj spokój. To ja, ten zwyczaj przyniosłam właśnie z takich dziecięcych lat. W mojej parafii, to jest właśnie, mogę wspomnieć, parafia Kunice, tam był proboszczem księdza Matejek i organizował spotkanie otwarkowe w pierwszą niedzielę po... Dlaczego? Że mówisz, że na połowę września... Ja chodziłam akurat na te spotkania opadkowe, no, takie miłe wspomnienia, tak, były, była herbata, były śpiewane kolęd, tak. Kolędy były śpiewane, wszystkie zwrotki. No chyba, bo te nitki liczą, tak. Pajączki, te nitki tak jakieś tam kompleksy były. I tak, dlatego, gdy żeśmy tutaj Bieluńca założyli, to Bieluńskie Stowarzyszenie Obrony Kultury Ludowej. Tak, oczywiście. I ja zaproponowałam, żebyśmy organizowali takie opłaty. I organizujemy co roku, no to też pierwszą niedzielę po Nowym Roku. Na te spotkanie opłatkowe zapraszamy ludzi, no bardziej takich starszych, schorowanych może, ale jeżeli są, no mogą przyjść. I ludzi samotnych. Mnie pomordowali. I też właśnie na tym spotkaniu. Tylko, że u nas jeszcze mamy mszę świętą. Dlatego, że ludzie ci tacy właśnie... Kultura pojechała do Wrocławia. Dromodle, dziady katolickie w Warszawie. Nie ma kultury. Tak, bębenki. Głośno, co najmniej 120 decybeli, jak tam są. Właśnie
przemocy, nie znoszę właśnie pomówienia, nie znoszę odnanych innych. Ale jak to chodzi, że ona tam cię wymęczy jako ta twoja córka, Olka, że ona jest taka silna i taka dokuczliwa, ta twoja Olka. No ona w pewnym sensie jest baba Hanna, to ona jest wielka. Z tamsieniami, jak gówno muszą jeść. Będzie wojna, nie będzie to jeść. Będą musieli jeść gówno. Nachylać się do gówna. Ona ma psychozę reaktywną, czyli psychozę nawracającą, co jak zauważyłam pewną właściwość. Jest około 2 tygodni przerwy. Ona jest normalna, w miarę grzeczna, przychodzi jakiś dzień, więc byle powodu, a bez powodu. Ona ma bardzo wysoki poziom agresji. Nieadekwatny do bodźca. To jest niestety choroba, nie jest normalna. Ona się kwalifikuje autentycznie. A może ona jest tym psem takim jak Amstaff, co niebezpieczny. Ona może jest tym Amstaffem. Jakże można przypominać tyranozaurusa tak. Tego dinozaura, tej budowy, z tego no to więc właśnie. Drugiego nohala. Ona nie ma żadnego nohala. Co ty tam jest wymowa, przecież jej słowa. Ona widocznie jest tym diabłem i ona musi tobą rządzić, a ty jesteś służącą diabła. Nie jesteś w stanie rządzić, nie ma takiej osoby. No ale ci się tak wydaje, że ty w sumie jak jej się boisz tam pójść, a ty jesteś służącą diabła. Była, tak, straszne to było, straszne. Ja mało nie umarłam. Ta kultura pojechała do Wrocławia, tu są Warszawy, od tych dziadów katolickich, a ja mało nie umarłam od tej wózy. O, jeszcze idzie chmura nastąpić. No, widziałeś rano, co się działo. Ona widziała, tak, ona widziała. Ten Gomułka to już nie, on nie żyje, bo by mochali. Pewnie życie, duszę nieśmiertelną, a przecież człowiek nie istnieje. Także ten Wiesław Gomułka już nie widział, bo on już nieżywy. No a ta Moherowa, to ona wciąż jeszcze chciałaby tą firmę założyć. A Janek Witek mówi, już nie założysz tej firmy, bo gówno teraz go ciężej. Musiała być na jakimś tam zasiłku, jakieś coś, poklęczeć w kościele, przez kościół, przez przejść i dadzą tam miseczkę ryżu, no i kijem po krzyżu. Modlę. Wspaniałe te modlenia. Wieża Dawidowa. Brawo. Słyszy słaniały modły. Gdyby się tam zanadł. Takie to fajne te modły. A pan hrabia też mądry. Gównar do widzi lepszą przy takim potencjale. 6 języków, handel zagraniczny. Że co, że jaki dziad, że kto? Na on się nie zawsze, tylko jak ktoś umiera na serce, to nie jest jego wina. Umiera z uwagi na wysoki poziom stresu. Permanentnym stresie na własne życzenie, obrażony, że świat nie docenił jego wina. Świat powinien usłyszeć. Charakterze handlowca, ponieważ on poniżej pracę dla niego, co było, no niestety, stworzone do celu wyższego. I w związku z
No taką złość, jak i ty na co buntuje się. Ja nie mam żadnej złości do nikogo. Ja mam swój prawo do wykonania. Ale tak samo buntuje, jak i ty. Ja się przeciwko niczemu nie buntuję. Ja po prostu przekraczam. No dobrze, no to tego nikt przecież nie negował, żeby ktoś kwestionował jego pochodzenie. Pochodzenie, to jest trochę za mało. To jest, wiesz, to jest miły sentymentalizm. Poszedł taką ścieżką, do czego go to doprowadziło? Do niczego. Zmarnował życie, zmarnował. No. A co on gadał, wiesz, jego komentarze, to mi też wisiało do głowy, mówiąc kolokwialnie. Naprawdę nie interesuje, co kto ma do powiedzenia na ten temat, bo ważne jest to, co ja myślę. A każdy może powiedzieć, wypowiedzieć swój pomysł. Proszę bardzo. To jest moje życie, moja ścieżka. Ja sobie zrobię. W kroju nowoczeńskim podkreślamy rangę jakiegoś wydarzenia, wielkość i w ten sposób wyrażamy podniosłość i święta. Także tutaj to gospodyń w procesach uczestniczy. I dzieci to daje dużo uroku. Młodzież nosi chorągiew i mężczyźni noszą chorągiew. Jeszcze w niektórych parafiach są, że starsze panie noszą serce. I to jest wszystko w strojach ludowych. U nas chorągiewy noszą mężczyźni, panie noszą serce. Różaniec noszą i dziewczyny młode noszą. Młode dziewczyny, takie z gimnazjum, średnia szkoła, ale są parafie, co noszą właśnie starsze panie. Tak wygląda procesja. Dzieci małe noszą poduszki zazwyczaj i syczą kwiatki. No właśnie, o tych kwiatki chciałam zapytać. Jeszcze zapomnieliśmy o ochotniczych strażach pożarnych, że oni też uczestniczą w swoich mundurach w tych procesjach. I również tym czynnie się udzielają. Noszenie. Prawdziwi strażacy. Kończy się Boże Narodzenie, jest Matka Boska Graniczna, prawda, kolejne święto, które czymś tam się wyróżnia na terenie wszystkim. Tak, Matka Boska Graniczna się zbliża, więc wszystkie mamy w domu szykują gromnicę. Każda gromnica pięknie przystrojona, z długą kokardą, różnego koloru, jedna z białą, druga z niebieską. I zielony z paragnisem, żeby tak... Była piękna, każda jedna tam czym sobie innym, żeby była jeszcze ładniejsza. Oni uczestniczą w mszach. Na każdej mszy ksiądz święci, więc idą, a później po, jak dawniej, jak ja pamiętam, moja mama przyszła z gromnicą z kościoła. To mówi tak, ale dzisiaj trzeszczały gromnice, będzie ciężki rok, będą burze, będą grzmoty. I co? Szybko mnie zaraz, chodź no szybko, tu ci opalę włosy, żeby ci pięknie rosły, bo to taka tradycja, żebyś miała gęste, żeby długie ci rosły. Ja się bałam, mówię, gdzie jeszcze mi zapali, no ale musiałam się zgodzić, no bo co? No i mama wypalała krzyż w drzwiach, żeby był taki wypalony, odwiniony taki w drzwiach krzyż i w oknie. Taka była u nas, w mojej rodzinie, no myślę, że
że wiele wycieczki nie każdego tak była, czyli na miejsce właśnie pewnie była inna tradycja. Nie było u nas takiej możliwości, żeby z zapaloną ognisko z kościoła przyjść do domu, bo to daleko było do wsi, czyli to rozwiało, żeby ją zapalić dopiero. Tylko ciekawe, czy zapalało się już w domu, czy zapałki ktoś wyniósł, żeby tą grobnicę nie wnosić, tylko najpierw ją zapalić, zrobić ten krzyż nad drzwiami przed wejściem i dopiero, prawda, wejść do domu. Ja powiem szczerze, że o tym przy polanku po prostu nie słyszałem, bo ja bym wiedział, to może by inaczej wyglądać. Chyba to jest tego było, chyba że tylko dziewczęta. Mamy to. Wszyscy, no to słuchają też, bo to pani też dzisiaj nie żadne głosy. Ja do dziś jeszcze pytam swoje dziewczyny i też ja przepraszam, że mogę, musiałbym i znowu jako etnograf, żeby słuchaczom jeszcze cały rok taki obrzędowy, ten obrzędowy pokazał to, co ciekawe dla Daria Poczyńskiego. No i właśnie po tej gromicznej już zbliżamy się do ostatki. Ostatki to rzeczywiście jak porównać do regionalnym, jest wiele ciekawych momentów takich. O czym pani Lucyno, dlatego wcześniej panią pytałem, że tutaj nas nie można tego pokazać, jak trudno byłoby z poprzednich świąt, tak teraz z tych ostatków jeszcze te zespoły pokazują. Czyli na terenie Opoczyńskiej jeszcze do dziś jest tak zwany obrzęd. Tak mi się gadało, że umrzeć, jako na dwa tego. Nie, no teraz ona jest naprawdę w dobrym miejscu. U nas w lesie od dzisiaj przestała bać, to jest jak moje rok. No. Lesie bardzo dobry lekarz z Bukowni. Ja tam sam się A mówisz, że nie umrze. Ona to została opanowana. No dobrze, bo już myślałem. Jaka była droga wstępna tej bakterii, że ta bakteria wkupić, nawet jej kliśki na oczy nie widziałam, ale wiesz, żałuję trochę kobieciny, żeby ona nie umierała jeszcze. Nie, ona jest malutka, kobiutka, waży 46 kilo, a ma 64, no i tyle nie szczęść na tą jedną kobiecinę. Może po techniku, właśnie to mówiłam, że ona bardzo prowadziła na tym. Ale mówiłaś, że po jakichś studiach coś kupiłaś. Nie, nie, ona jest po techniku. Specjalnie mówię to sobie, że te dziewczyny, które oglądali za chłopakami z innej chwili, to ta kawalerka z tamtych, która wtedy organizowała ten akt. W jakim sensie miała pytać? W każdym sensie. Urodziła się na tym dziecko, A gdzie ten jej mąż? Nie żyje. Gdyby żył, to by nie było. Ona jest taką depresję. Ona jest bo jeżeli ona wieś miała takiego faceta kochanka, to... Nie, chociaż on nie ugorzył tak ładnie niż stara panna. Mówię te określenia dlatego, że jestem tak... Ty musisz tak lawirować, żebyś to mieszkanie przejęła i żebyś jakoś tak z nią współpracowała. Ona będzie tu w sanatorium, czy gdzieś tam będzie zawiadywał. Mieszkanie na Ole, co ci powiedziałam, trzeba około 30 tysięcy wykupienie spółdzielni 17. No to jeszcze gorzej jak tutaj, bo tu ma jakieś długi, no nie mówi ile, ale...
ma okrojoną pensję, no powiedzmy za 5-7, no dobra, dodajemy 7, wychodzi nam 20. Po co miałby to robić? Chociaż dołożyć im pieniądze, żeby nie było na rękę, żeby wychodziliśmy. I de facto nawet jak to mogę przyjść, to na zasadzie, że Ola ma, sobie może przyjechać, nie wiem, no to Ola to mogłaby przyjechać zawsze. Czy wiesz? Mogłaby zawsze przyjechać. No, no. Taki wiesz, no. Jak byłoby tu z kolei 30 tysięcy, tak samo mogłaby. No. Ja muszę mieć 30 tysięcy na lewo. No. Czyli de facto, bo trzeba jest 100 tysięcy. No. Spokojnie. Te rzeczy dobrze. Mówiłam, no, no, mecenasja, który jest członkiem międzynarodowych kancelarii, to ma siedzibę w Warszawie, finanse, w Nowym Jorku, w Londynie, ten uciołek, naprawdę atencja, to jest tak jak się ten, to on jest rocznik 70. On mnie traktuje, słuchaj, jak dawę. Ale to on ci chce jakieś pieniądze dać? Nie, on, słuchaj, on ma wspiera fundację. Bardzo miła taka młoda dziewczyna, brzydura, taka przychodzi bardzo. Ale Rudzielec. Taka zacna. I tam, wiesz, się myślało, że z tych dotacji i tak dalej, skazywanie, nie, mi miła, katolik, jest to pojutrze. Zja do Bożenki. I szukaj krajowy, bo ci, którzy by pan, no przecież do mnie dzwonią, panie Witko, no co to szukamy krajowy, się da, to coś wyrwie, Bożenka, która ma kocha, no bo na to ma zajęcia, to na piliczne, tak jak bym powiem, indywidualna, a po południu mają czas dobry, ja muszę Bożenkę do roboty, do roboty. Ale widzisz, nic ci nie chcieli dzisiaj załatwić, mówiłem. No bo taki kurecki dzień, taki poniedziałek, no bo masz na dwie sprawy, to ma do banka, to było tak, że mam kreśki 2 godziny. No zapytam się, słuchaj, no te 102, no chodzą 2 na godzinę, no ludzie kochani, no jak może być linia, gdzie tylko 2 autobusy są? One nawet rzadziej chodzą często. No, to jest skandal. Ja z Mazowanca, bo nie jest na takie kurde, jeszcze ta mi nie dała tego, bo była tak odmuszona. Ten 102 nie przyjechał, tak, tak, on nie przyjeżdża. No, muszę jeszcze raz do tej klęby, po ten nowy dróg. W ogóle w Warszawie to masz takie wrażenie, że z drugiej strony jedzie 10 autobusów, a tu naprawdę nie ma ani jednego. No, nie mam dzieci, no, ja już nawet wiem, o której z tego, z przystanku tego, panu no. Tak samo wychodzi z tych czasem, no, i czekam, no. Coś okropnego. No coś okropnego, więc kurecki dzień, nie dość, że klępy w urzędzie stanu cywilnego, że ja musiałam za klępy, wzięłam tą babę za łeb, tą urzędniczkę. No. I ona, wiesz, tu na Andersa, na Mycielskiego, na Smyczkowo, bo mam ten numer mojej tego wniosku. I ona telefonem przepłynęła. Ale popatrz, na Andersa mówią, że oni tak to mają, a wypuszczą za 2 dni. No bo co, krowie się nie chce, słuchaj, wklepać w komputer. Za 2 dni wypuszczą. To jest skandal. Co to za standardy? W Warszawie nic nie załatwisz, bo Warszawa jest bazarowa. Dla bezpieczeństwa zapraszam panią Piotrę. Są dziady katolickie, one tylko na tych mszach się modlą i to jest u nich skuteczne, to jest u nich coś, co rzeczywiście ma miejsce rzeczywiste. Coś, co się dzieje do Matki Boskiej, się modlą w Ostrobramskiej. A tam rzeczywistości, czy ta Forlipska jakieś dostanie przyspieszenie na kosmos, to nie bardzo. No, to wiesz, a dla mnie takie rzeczy to działają jak konstantne. No ale sama powiedziałeś, że one ciebie potraktowały jako pannę nikt. No, to nie, więc... nie jak pannę nikt, tylko ja, słuchaj, idąc z pismem, a mając jeszcze dowodu, to jestem w sytuacji trudnej. Bo nawet się spytałam, proszę pani, a jak ja mam się podpisać? Podpisuje się pani jeden na
a mam obowiązek w ciągu 14 dni zawiadomić instytucję do typu urząd skarbowy, że się nazywam już inaczej, a nie mam jeszcze nowego dowodu. No. Ale czy ty nie mogłaś powiedzieć, że jesteś hrabiną DQT? Aj, tam co i tam dodawać te tłony, nazwiska wiedział. Dodawać i ona nie by ci zaraz załatwiła. Nie wiem. No. Patrzcie, pan mecenas oznaczył mi się przedstawił. Proszę panią, jestem chętnym cioła. No, no. Jestem chyba nie smakatorski. Proszę. Ale to jest elanita, to jest klasa. Klasa sama w sobie. Gdzie? No, ten mecenas ten Andrzej. On się nazywa Dobrzeniecki Kalfiurer. Od tych wysokiej klasy. Po prostu jakiś bieżący człowiek i on wiesz. Mówię, arystokracja zawsze była z kolei. Nie chcę, żeby ludzie ateiści z Pałacu Kultury Stalina i Lenina ja kochamy. Podejrzewam, że nie jest, być może masą. Tak się zastanawiam, kto tu kogo poznał, ja jego czy on mnie. Ale dobra, nie ważne, on coś chce. No, być może to coś możemy mu dać. No. A z kolei ja bym chciała... Żeby, Karlewu Alfonsy. Że on mając takie różne kontakty, żeby nam paru klientów przysłonił. A no proszę bardzo. Więc o to też chodzi. No. Więc, ale w tym wypadku jest to tak zwane sprzężenie z wylotu. Tak. Czyli my mu coś ją, on nam dał. Wtedy jest układ równowagi. No jasne. Homeostaza. No wiesz, że ona ma. Co to nas dzwoni i skąd? Jeszcze muszę tą agencję sprzedać do strony. No, okazało, że panowie mieli na wyłączność. No, to nie oczywiście, nie powinno mi tanio tego oczywiście. Ale domyśliłam, że nie wierzali, ponieważ każda dobra agencja monitoringu, alarmów i ochrony ma również w swoim pakiecie również podsłuchy, co oczywiście nie ma na ich stronie internetowej. No to jest oczywiste. Zresztą byli wojskowi komandorzy. No i na te jakieś te urządzenia wysokiej klasy. Tylko kilka firm w Polsce ma jakby przedstawicielstwo, to jest firma zachodnia, a tylko ta agencja to z Gdańska ma wyłączność na konserwację w Polsce. A, czyli to podbija stawkę. No i obroty za zeszły rok mieli 500 tysięcy. Natomiast tutaj już się po tych kolesiach wojskowych zorientowałam, że budowa chciała 500, no powiedzieli 500 nie dostanie. One ciebie w konia chyba robią wszystko. Nic mnie nie robią, jak byłam u jednego pułkownika. Powiedział mi swoje, byłam u następnego. Powiedział dokładnie to samo, czyli jeśli dwóch wielu jest potwierdzenie tego samego, to znaczy, że to jest racja. No. Na pewno się jeszcze w trzecim wielu. Już tyle nie. Nie wiedziałam o tych urządzeniach konserwujących. Bardzo dobrze, no skoro tak, to akcyjną tutaj. Już pojutrze, bo to znowu się przecież zajmie tymi pierdłami, plus ten dziadek na Sobieskiego, to sobie pogadamy. Tylko na razie, no ale jak już ten zapisany, to już muszę przecież. I dopiero się wezmę za to w środę, Benek jest no, na 1 sierpnia. No, w tym GUS-ie on jest kierownikiem działu informacji niejawnych, ma tam 3/4 etatu i kurczę. Bierze 20 tysięcy, bo się dowiedziałam o tym. Bo my się wszyscy znamy, ten jedno wspólnego podróżnika. Jureczka, tego byłego komandosa. On zresztą był wicemistrzem w skokach spadochronowych. Tam dwa, kiedyś po jednym skoku już nie mógł, bo coś tam wiesz, tak było. No i tego. No i mówi iść do Benka, no. A ten Benek się we mnie podkochiwał przed laty. Jak chciał drugą żonę dla mnie dostać, ja mówię, iść ty Benek, no pomięło cię. Teraz wykonam telefon do Hanki. Ci mam ten pójdź. Ja no Beniu, rozstajemy się na
jakiś czas, póki nie będą marnieli. Tak. I Benio położył mi łeb na kolanach, takie kudłaty. I ja go zapałam za uchem jak psa. On tak mchał, że... Benio pozwoliła na stan lata. Na pali starych sentymentów. Kurczę, no to nieźle, ma 5000 tej emerytury wojskowej, no bo jak pułkownicy z taką odchodzą. Oprócz tego córeczka pracuje w Ministerstwie Łączności. Beniu jest rzecznikiem Ministerstwa Łączności. Jeszcze 30 000 wyciąga się. A to metra. Jaja idziesz do kibla, to pan pułkownik idzie znowu z kartą i żeby wejść do kibla, to on ten trzeci. Co wam odbiło? Tak. W kiblu macie ten monitoring do cholery? Pojebało was do reszty. Co w te leciwki wkłada, wiesz, wszystko ważne. Oni tam nic nie robią, no co oni monitorują, no dług publiczny, no jakie informacje niejasne, ludzie. Właśnie. To jest typowe bujanie jaj. Wielka jakaś olbrzymia sala przeszklona, tutaj pusta. Tylko ten, jakieś takie PCW. Jeszcze w stylu komunistycznym i na tym leżą jakieś takie kartki, rozumiesz, no ludzie w słówkach leżą sobie. Tak, ustawiamy w słówki. Tak. Tak, no, no, nie wiem, no to nikt tego nie czyta, bo jaką kolejkę czytać. Widocznie to musi leżeć do jakiegoś momentu, jak pójdzie to zbielą na rozdaniał pójdzie. I za to tym ludziom, że to są sami, wiesz, biedni wojskowi albo tam właściwie tylko wojskowi. No. I tam ten dział liczy ileś, no nie wiem, powiedzmy 20. No. I płacą takie horrendalne pensje. Tak. No, ja mówię, co 20 pieniędzy? Ja mówię, no nie, no to mówię, proszę bardzo, na to nasze podatki. Takie wydarzenie, które nazywa się Baba Wielka Nocna. Oni tylko w tym monie pracowali, bo to pół do dziewiątej programa, przepraszam, pół godziny, dziewiąta godzina, czterech pułkowników pokoju, jeden został na wielkę. A tam zawsze jest ten, oprócz tego to jest linia wojskowa, czyli druga żołnierz służby czynnej. Gdzie jest to? Jest to ten od Gwiazdy Ogólnej Waszyńskiego, bo jest tu chyba szkoda godzina, ale jak nie w sprawie. Bo jak mnie tam menda w ciągu 15 minut się nie odmelduje, to dzwonię do Hanka, to by było dla mnie. Jak ten mój żołnierzu, proszę tutaj uprzeć sobie zasłoni, bo to nie dla babs. No, będzie po 10 minutach. Tak, mówię, jestem w zakładzie, z samochodem, bo samochodzik się pomylił, nie będę jedna. Miałyśmy się odmeldować 10 minut, no. Obiadego trzeba użyć kiełbasy wszelkiego, bez podszałku, widą ciasta. Musiał mi fundować bilet 7 miesięczny, bo ja zaczynał przeżywać sprawy. Na męża Golden American, powie nocki, bardzo dobrą handlę dla zwierząt, taką kibusową. No i oczywiście dobrą jadkę, bo na jednego nie trafiło. Wszystko kolorowe, przepięknie przybrane kwiatami zrobionymi z bieli. Ja nie lubię jej buty kupować, bo już miał kłopoty z tym. Jeszcze to nie wykonał. Na tą Babę Wielkanocną zapraszamy naszych gości, darczyńców. Równo przy. Jak było z czego? Przepiękne wydarzenie. Można podać te wszystkie potrawy, które są na tych stołach. Już powinna się położyć do tego, wiesz, tam gdzie ta Kwiatkowska poszła, jak to Mila Lumek, czy co? Wielkanocą, jest tą niedzielę palmową. Człowieku, ja mieszkałam w Grodzisku, ja to wszystko znam. Wszystko. Wszędzie schodziłam, wszędzie byłam. I tutaj może koleżanka z Bielowic opowie o konkursach, które są związane właśnie z palmami. A burmistrza Grodziska to lałam światą, dosłownie reklamówką po plecach.
jak mnie wystawili z zarządu do BS-u, powiedziałam, że będziemy wypierdala na swoje kujawy, że tak mówię. I wyciągnął za włącznik. Została ganiać wokół biurka, bo za dość kupić. I odbywać się ten konkurs robią roboty. Pani to ma gadać. Na drugi. Więc to jest tak pokazywane. Każda jak potrafi tak robić. Za to, żeby wiesz. I na koniec, takie konkursu, on tak w tym dniu jest podsumowanie, też to się odbywa w Wielkim Goście. Podsumowanie jest w Muzeum Regionalnym w Opocznie. I tam jest też taka okazja. No nie mena to reklamują tutaj aż za wszędzie nie wiem. Może jakaś rodzina jest, może to jest rodziny i I ja na przykład, no ja cały czas uważam, że to jakoś tak przykładam uwagę do dzieci, bo myślę, że one Happy birthday Dawid malutki. Dostał tort. Dostał wszystko ciekawe rozmowy. Dawid malutki z całego świata dostaje. Dzisiaj obchodzi urodziny, 21 lat. Dawid malutki, Grzegorz Stasiak, takiego najlepszego ziomeczku. I tutaj taki koniak stoi. Szklaneczka, to. Potem. Co tam jest? Co? Zaczął czy skończył? 21. Dawid malutki, Patryk Marczak. Wszystkiego najlepszego torta. Happy birthday. Pierwszy. A kiedy on się urodził dokładnie? Pamiętam. No w moim kraju, w Szwecji. Ja go spłodziłam ze swoich jajeczek. Dawid malutki, Piotrek jest na tej gęsi, lat oraz jak w cudownej podróży Selmy Lagerlow. Dawid malutki, Leszek Dołęga, 100 lat, wino. Potem idzie. Dawid malutki, Zbyszek Chujny, Happy birthday, piękny tort. Co Zosia i tyle pisanek trzeba było przygotować. Tam jeszcze. I teraz dla kawalera przeznaczyć. No i oczywiście na to święcenie. Nie ale chciałbym jeszcze króciutko powiedzieć, ojciec pozwoli o tej wodzie święconej, o której nie mówiliśmy. Ta woda święcona to stać informatorzy nie ma, ale to nasz mąż. To się woda święcona, to ona jest nie ona jest przygotowana, tylko jeżeli ją tak byśmy nie używali. A co się tak w błogosławieństwie na nową drogę życia, tak co się porobi, tak co ja się z głową. Ta woda przyniesiona z kościoła jest przechowywana i jak jest bardzo ważna, jak jest takim elementem, nawet w tej kropielnicy chyba dekoruje właśnie to na zakończenie oświęcenia na początku. Czasami wybaczą, bo takie jeszcze ważne są w terenie opoczyńskiego sprawy. A wiesz co, właściwie to może byś się pomodliła do tej Matki Tereski. No to bardzo szlachetna osoba. Bardzo. I zobacz.